witam serdecznie na kanale Downhill Ciężki Handel. Dzisiaj jestem na, jak to nazywam, szybkiej akcji, czyli rower w zasięgu do godziny drogi, szybkie, konkretne negocjacje, konkretny gość, który chce sprzedać rower, ja przychodzę z pieniędzmi, on zadowolony, ja również i mam nadzieję, że nowy właściciel też, ponieważ jest to rower na bardzo fajnym osprzęcie i dodam, że jeszcze wcześniej nie było go na moim kanale. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Bohaterem tego odcinka jest rower, którego raczej nie brałeś pod uwagę. Cube Hans 190 z roku 2019, stojący na kołach 27,5 w rozmiarze S, który nadaje się dla rajdera o wysokości mniej więcej od 155 do 175 cm wzrostu. Ultra lekka, ale zarazem wytrzymała aluminiowa konstrukcja przeznaczona do szeroko rozumianego freeride'u. Cały rower waży tylko troszkę ponad 16 kg. Przedni amortyzator to Marzocchi Bomber 380, który wygląda i działa, jak gdyby nigdy nie był jeżdżony. Piasty Hope, obręcze DH tej samej firmy oraz opony Magic Mary tworzą kombinację, której nie powstydziłby się zawodnik wyższej klasy. Za ciężar, a w zasadzie lekkość zatrzymywania się tego roweru odpowiadają hamulce SRAM Code R. Tutaj powiem krótko, dawno nie miałem do czynienia z tak mocnymi heblami. Tylny amortyzator to świetnie działający Fox Van RC ze sprężyną 450 lbs. Za napęd odpowiedzialne są korby Race Face Chester oraz 10-rzędowa przerzutka SRAM GX. Piasta głośno cyka, rower w niemalże idealnym stanie wizualnym i technicznym, tworzy to świetną kombinację do upalania hop na miejscówce, bike parków, ale również schodów na mieście. Thank you.